No dobra, wszystko gotowe. To są moje stare opony, które się zużyły. O. Opony mają z 5 lat, nawet chyba 6. A to są nowiusieńkie. Continental. Zresztą pokazywałem na szorcie. Oświetlenie przednie jest. Tylnie jest. O co chodzi? Ach, słuchajcie, chodzi o to, że jadę fotografować kometę, bo mamy kometę, która przelatuje blisko Ziemi. Już jest widoczna. No dobra, więc będziemy jechać. Pojedziemy. Będę kręcił sobie z ręki dzisiaj. Moc dodaje ta latara. Ja chcę pokazywać rejestracji samochodów przy okazji, jak przyjeżdżam obok sąsiadów. Bo wiecie, potem mogą się dowalić, a mi nie potrzeba problemów z sąsiadami. Wystarczy, że na mojej ulicy mieszka paru przygłupów, których powinno się umieścić w domu dla obłąkanych, bo dlaczego nie? No, to sobie skręcamy i lecimy na regut. 3, 2, 1 i wyjeżdżamy z Celestynowa. Pędzimy na regut. Powiem wam szczerze, fajnie się na tych nowych oponkach zasuwa. Bajerancko się jedzie. Teraz mogę bardziej pokazać wam. Bajerancko się jedzie. Jest nawet lepiej niż było. Tamte stare moje opony to się nadawały co najmniej na wycieraczki, bo były już do kitu. Ja lubię taką nocną jazdę z dreszczykiem. Popylacie sobie. Pies. Skąd ten pies? Nie mam pojęcia. Jest pies, a gdzie jest właściciel? No właśnie. A teraz sobie porobimy jaja. Automatyka jak w Tesli. Nie musisz kierować, samo jedzie. To jest fajne. O, autopilot. Pyk. Nie, ja rozumiem, słuchajcie, że to jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego, bo w przepisach jest nadmienione, że bynajmniej kierowca kierujący rowerem powinien mieć przynajmniej rękę jedną na kierownicy, bo jazda bez, jak to się mówi, bez trzymanki jest lecz nielegalna w Polsce. Ale że ja lubię masowo łamać wszystkie regulaminy kodeksu karnego, a także prawnego, więc ja sobie mogę na to pozwolić. Nie stwarzam zagrożenia dla cywilów ani innych, no bo jadę to samo, ktoś tam biegnie. Dobra, będziemy chować telefon. No, ręka na kierownicy. Miłego biegania. No, a ta kometa może być ciekawa, nawet powiem szczerze. Jadę w takie ciemne miejsce, gdzie wiem, że na pewno będę ją widział. Miłego biegania. Bardzo dobrze, że ludzie dbają o siebie. To jest właśnie fantastik. I wjeżdżamy powoli do miejscowości Regut. Tu mamy Regut, tu mamy Celestynów. Regut, Celestynów. O, wyjechaliśmy z Celestynowa właśnie. Mamy trasę 50. Kołbieli od Focka. Trasa 50. No i dobrze. I staniemy gdzieś tutaj na poboczu. Tutaj jakoś się zimniej, powiem wam szczerze, zrobiło. Wiecie, ja nie będę jechał nie wiadomo jak daleko w las, bo to też nie jest bez sensu. Tu sobie zaraz skręcimy. Dobra.
Jedziemy sobie. Teraz widzicie, jak ta latara nieźle daje, a daje mocno. Ja widzę przed sobą sporo. Jest ale dziury. Dobra, tu skręcamy. Tam dalej jest Celestynów. Jesteśmy na ulicy Osieckiej. Ale my jedziemy kawałek. O. Tak, Paweł, między innymi dla ciebie też kręcę ten film. Bo chcę tutaj pokazać co jak z czym. Zobaczymy zaraz dziecku meta. Dobra, tu się skręcimy na pole. Tu mamy pole. I delikatnie wjeżdżamy w pole. I sobie podjedziemy trochę tutaj. Dobra. Stajemy. Nie w tą stronę. Stanęliśmy. Tam mamy jeszcze światła trasy. Wypadałoby tam dalej jechać, ale słuchajcie, nie wiem czy to widać, pewno nie widać, ale tu mamy Oriona i kometa prawdopodobnie jest gdzieś tutaj. Dobra, ja to wyłączam. No dobra, no to jesteśmy. Powiem wam tak, odpalamy sobie Stellarium, czyli aplikację astronomiczną. No tak, konfiguracja. Dobra, trzeba, jak to się mówi, ok, już mamy. No dobra, to więc mamy tak, Oriona. Gdzie jest ta nasza nieszczęśliwa kometa? Ona była gdzieś tu. Chyba, że jest pod horyzontem. To by było bardzo nieciekawe. No dobra. Deneb. O, jest. 12P Pones Brox. Jest. Jest, mamy ją tam. A dokładnie. O, widzicie, jest. Jest tu. Dobra. Zaznaczyłem ją sobie. Mamy kometę, ok. Teraz robimy, słuchajcie, taki myk. Odpalę czołówkę. Dobra, ona jest tam. Teraz robimy taki myk, że musimy obrócić wszystko o 90 stopni. W tym celu wyjdziemy na chwilę ze Stellarium. W tym celu muszę sobie statyw zmodyfikować. O. Musimy go obrócić w ten sposób, bo będziemy operować w tej płaszczyźnie. Ok, wszystko stabilnie. Dobra, teraz moje dzieci, wyjdę z aparatu. Musimy, jak to się mówi, wszystko sobie ustawić. Pilnuję, żeby przypadkiem właśnie nie zablokować telefonu, bo z nagrania wyjdzie dupa zbita. Odpalamy sobie Stellarium. I teraz możemy sobie właśnie nakierować odpowiednio 7 stopni, 6, 5, 4, 3. Dobra, wyboczek, nie za bardzo. Troszeczkę. A! Powiem wam szczerze, to nie jest takie proste, jak wam się wydaje. No, więc stoi, dobra. Tak, teraz pokażę wam co. No właśnie. Zablokujemy sobie.
No. Teraz zgaszę sobie czołówkę, będzie mi lepiej w sumie, o. No to jest, teraz mi się co nie chce odpalić, a jest. Dobra. Czy co mi, o. No, co mi się tu... No i tak, macie podane wszystkie dane na jej temat. I tak dalej, dobra, mamy ją, mamy ją. Mamy ją, okej. Okay. Teraz robimy tak. Przechodzimy tu. Dobra, bierzemy pierwsze zdjęcie, zrobimy w technologii Pro. Nie noc. Pro. Dobra, mamy Pro. Nie u Focus. Focus, dobra, na maksa. ISO. ISO damy na 4000. No i teraz... I czekamy. Zgaszę sobie lampkę w rowerze, żeby nie dawała podblasku. I teraz słuchajcie, sobie czekamy. I zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jesteśmy nakierowani na kometę. I mam nadzieję, że wszystko pięknie wyjdzie, że będziecie mogli razem ze mną oglądać to fajne zdjęcie, które wyjdzie. O kurde, chyba prześwietliłem. Ale to jest właśnie kwestia czasu, żeby to sprawdzić. Mhm, no dobra. No, zdecydowanie prześwietliłem. Jak to wygląda? Nie, zmniejszamy. Jest dobrze, ale zmniejszamy. To jest właśnie to, że astrofotografia wymaga po prostu precyzji. Dobra, damy 2000. Jeszcze raz. Astrofotografia wymaga precyzji i dużej cierpliwości. Jesteśmy nakierowani na kometę, więc teoretycznie powinno wszystko być bajkowo. Wiem, że bateria będzie żarta, jak się masz. Ale to jest właśnie astrofotografia. To jest to, co lubię. Stanąć sobie na szczerym polu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! To już lepiej wyszło. No dobra, tu już mamy coś. Mhm. Jeszcze to nie jest to, co bym chciał. Czyli zmniejszamy jeszcze bardziej. 800 damy. Mamy tyle. 1000. Słuchajcie, to jest takie podchodzenie powoli. Nic nie róbcie na siłę, po prostu starajcie się robić to powoli. No to nie ma co się śpieszyć. Zaraz ktoś powie, ale nudy. Wymyślicie, że te zdjęcia, jakie widzicie, to ktoś sobie w 5 sekund cyknął jakimś telefonem? To trzeba precyzji do tego. O! To już ładnie wyszło, czyli będziemy schodzić tak stopniowo. No i zobaczmy, co mamy. Weźcie pod uwagę, że Ziemia też się obraca. Teraz telefon nie chce reagować. O. No dobra, czyli coś mamy. Teraz schodzimy jeszcze niżej. 640 powinno już być dobre. No słuchajcie, bo to trzeba odpowiednio naświetlić i walnąć zdjęcie. Jak widzicie, jesteśmy nakierowani bezpośrednio na kometę, a kometa jest po prostu którąś z tych kropek, bo ona jest jeszcze daleko dosyć. Ale na tym właśnie to polega, że kto szuka, nie błądzi. To wyszło troszkę lepiej. Teraz wyszło to troszkę lepiej.
powiedziawszy, że nieźle. Teraz sobie zrobimy to troszkę inaczej. Ciekawe, czy mogę powiększyć. Nie. W 64 megapikseli nie można powiększyć. Dobra, ale wiecie, ale dobrze jest. Wiem, gdzie jest kometa. Jest dosyć daleko. To nie jest New Eyes. Ale nie jest źle. Tamta druga będzie obserwowalna w czerwcu i lipcu, jak wam nakreśliłem ostatnio. Ale właśnie na tym to polega, że to chodzi o dobrą zabawę. Niestety ja jestem tutaj mieszkam koło Otwocka i tu mamy zadupie totalne. Damy 400. Zadupie totalne, jeżeli chodzi o astrofotografię, bo tu u nas nad Warszawy wali, nad Otwocka, więc no naprawdę powiem wam ludzie, że jest masakra, jeżeli chodzi o astrofotografię. Powiem wam tak, jakbym posiadał teleskop, to co innego, ale że nie mam, to posiłkuję się tym, co mam. A przy okazji sobie popatrzeć, jak wygląda u mnie robienie zdjęć nocą. Mam tu nieźle, naraz sobie walniemy Oriona całego, jak to wyszło. O, tu już piękniej to wyszło. I prawdopodobnie powiem wam tak, no któraś z tych kropek to jest zapewne kometa. Wiesz, weźcie pod uwagę, że Ziemia też się obraca i ten obraz jest też rozmazany lekko. To nie jest jakiś gigant, jeżeli chodzi o astrofotografię. Ale nie jesteś źle, zobaczmy. Dobra, na razie zobaczmy, jak stoimy z kometą. No dobra. Zwiniemy sobie. Dobra. Dajmy, no to jesteśmy tu. Nie, no i stoimy dokładnie. Mamy dokładnie kometę przed sobą. Ale zobaczcie, że kometa jest jedną z tych kropek. Ona jest tak daleko, że nawet ja jej stąd nie widzę, a poza tym jeszcze dochodzi Luna, która wali, więc dlatego po prostu mogę wam to w ten sposób pokazać, że ona leci, o. Ona tu jest, ona tu leci. O i mamy, zobaczcie, mamy M31, czyli Andromedę jeszcze tam. Ale jeszcze jest Luna, więc no ciężko będzie coś w ogóle pokazać wam innego. Ale pokazałem wam, że jest, więc dało się. Kometa, prawdopodobnie kometę zrobiłem na zdjęciu i mam ją i tyle. No, o. Teraz jest bezpośrednio. Teraz weźmiemy sobie, wyjdziemy z tego. Wyjdziemy, walniemy aparat. Tylko teraz weźmiemy tryb, zmienimy. Damy to 25. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teoretycznie powinno być lepiej. Ale na przykład pas Oriona zaraz sobie grzmotniemy przy okazji. Wiecie, ten... Jaki byście nie mieli telefon, czy Samsunga S23 Ultra, to nawet nie złapiecie tego, bo to jest tak daleki obiekt, on jeszcze nie ma swojej jasności odpowiedniej, żebyście mogli go telefonem uchwycić sobie w prosty sposób. Zobaczcie. Czemu mi wyszło? O, tu już jest bardzo ciemny obraz, bo mogę zrobić jeszcze RAW. No to sobie zobaczymy, jak to wyjdzie. Więcej. Hmm.
No dobra, jak tu mamy? Mamy tak te panorama, 64 megapiksele. Zobaczymy noc. No powiedzmy, ten tryb nocny to nie jest tak jak ja bym chciał, ale nie jesteś zły. Dobra, zdjęcie. Co my tu możemy? Makro, klatka. Full na 10 sekund. Klatka view, dobra. Damy za to pro. Pro. I tu powinniśmy mieć RAW, jest. Damy surówkę. Damy ISO. I jazda. Czyli RAW, czyli surowy obraz całkowicie. Zobaczymy, czy uda się coś złapać. Bo ja tu mam zarąbisty obraz wszystkiego. I to dosłownie. Warto, powiem wam szczerze, było wziąć i pojechać, bo tak naprawdę można niezłe rzeczy zobaczyć. Dobra, zobaczmy jak to wyszło. No lepiej, lepiej. Jak wam mówię, kometa jest pewnie którąś z tych kropek. Weźcie pod uwagę po prostu, że Ziemia też się obraca. Więc o. A teraz się przesuniemy i grzmotniemy sobie całą mgławicę Oriona. O. Zobaczymy, jak czy nam się uda. Pyk. Zobaczymy mgławicę Oriona całą. Jestem ciekaw, czy on da radę. Nie, bo powiem wam szczerze, że poziom światła jest odpowiedni tutaj, żeby mgławicę Oriona całą uwieczniło. Mam nadzieję, że mi się udało, byłoby to fajne. No, coś wyszło. No, zobaczcie. Mamy całą mgławicę Oriona. W jakim stopniu? A jebistym. Dobra. Teraz robimy troszkę tak, troszkę tak. I co damy troszkę większe i... i od nowa. Na tym właśnie to polega. 800 ja uważam, że wystarczy. Widzicie na ekranie moje ustawienia. W ten sposób się wykonuje astrofotografię. Po prostu jest to długi proces naświetlania. I uzyskujecie po tym okresie obraz, który chcieliście. O. Zobaczcie, w tym wypadku cała mgławica Oriona. Według mnie piękne. Jak wy to oceniacie? Teraz sobie grzmotniemy w 64 megapikselach. To już jest inna liga. O. Na tym właśnie polega astrofotografia. Chciałem zrobić ten film, żebyście mogli sobie obejrzeć, jak to wygląda od mojej strony. I pyk. I zaraz zobaczymy, co z tego nam wyszło.
Patrzcie, jakie piękne. I zobaczcie. Pyk. I macie wszystkie szczegóły dosłownie. Zobaczcie, nawet mamy poblask mgławicy samej. O, bajka. Sama mgławica Orion. O. Warto było. Dobra, kończymy, bo to i tak nie ma sensu i tak nie zrobimy niczego więcej. Więc ja uważam, że skończyliśmy. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk.